On natchniony i młody był, ich nie policzyłby nikt. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Witam Państwa. Agnieszka Kosierb, moim gościem jest pan Arkadiusz Czerwiński. Więzień polityczny w latach 82-83 ubiegłego wieku. Panie Arkadiuszu, zaczniemy może od takiej trochę mniej typowo. Rozmawialiśmy wcześniej o wyjaśnieniu, jaka była różnica właśnie między osobą internowaną a więźniem politycznym, tak? Bo o tym tutaj mówimy. Jeżeli chodzi o osoby internowane, były to osoby zatrzymane bez... Później bez spraw karnych. Oni po prostu byli gdzieś w ośrodkach jakichś przygotowanych dla nich i tam po prostu, no nie wiem, byli pół roku, 9 miesięcy, w zależności jak tam władza, tamta władza powiedzmy to widziała. My jako więźniowie, to znaczy więźniowie politycznie skazani, czyli ludzie, którzy kierowali strajkiem na podstawie tamtejszych przepisów stanu wojennego, byliśmy skazywani wyrokami od powiedzmy rok, dwa, trzy, pięć, czy tam sześć, w zależności tam od jak to tam wychodziło. I ci ludzie po prostu od momentu zatrzymania byli przesłuchiwani na komendach, przygotowany był akt oskarżenia, był prokurator, rozprawa i wyrok. I nie było jak gdyby, to były normalne więzienia, jakie istniały w Polsce. Ja osobiście ze 3,5 miesiąca, ze 4 przesiedziałem w Warszawie z kryminalnymi. Byłem na Rakowieckiej w celi, gdzie były kiedyś stajnie carskie. Także no, to chyba taka różnica, jeżeli chodzi o taki układ, może prawny, może jak gdyby układ, który... między internowanym człowiekiem, a skazanym za działalności, powiedzmy, związkowe, strajk i tak dalej. Jeżeli patrzy się dalej, to trzeba może zadać pytanie, dlaczego u nas w kraju cały czas się mówi o internowanych, a o ludziach skazanych wyrokami się nie mówi. No właśnie, czasem mam wrażenie, że wręcz zamiennie się stosuje. No więc ja bym się z panią zgodził, to odpowiedź może być, ja wiem, może w najwyższych władzach palestry sądowej w Polsce. Że gdzieś to zostało zatarte, prawda, ta różnica między... Chyba tak, wie pani, bo to, no nie wiem, na taki mój sposób widzenia, może mój rozum, jeżeli, powiedzmy, głośno by się mówiło, że jakaś część palestry sądowej wydawała wyroki, które były niezgodne z prawem lub które karały za rzeczy, które nie powinno się karać, to oni nie powinni być sędziami w tym momencie. No zupełnie słuszne rozumowanie. Panie, tak. Pytanie tylko, dlaczego do dzisiaj, to jest drugie pytanie, nie wyciągnęło się z tego żadnych konsekwencji. Bo władza się nam zmienia zdanie, no, byli ludzie z SLD, niby nowocześni, byli ludzie później ze Związków Solidarnościowych, Solidarności przy władzy, później było KLD, PO, ale ten temat jest tematem tabu. I przy PiS-ie też nie jest to za mocne. No nie, ale wracając jakby do meritum naszej rozmowy, czy pamięta pan moment zatrzymania, aresztowania, to jakie panu postawiono zarzuty, jak przebiegał cały proces? Wie pani, to... Długo to trwało, szybko się panem, że tak powiem... To znaczy błyskawicznie, jeżeli chodzi o prokuratora, to weźle do zakładu, i akurat ja byłem przewodniczącym komisji interwencyjnej i nie chcieliśmy dopuścić
do takich sytuacji jak w 1976 roku. A jeszcze może pan nam tutaj dodać, w którym zakładzie pan pracował? Ja w zakładach bądź Ursus w Warszawie. Ursus w Warszawie. Ja byłem szefem Komisji Rzeszenia. I w tym momencie, jak robiłem taki obchód, od strony dyrekcji, tam to szerokie drogi, to powiedzmy dwupasmówka na dzisiejsze czasy, tej szerokości, i wjechały tanki, czyli czołgi, szli zomowcy, jak no powiedzmy, porównując, bo oni walili pałami w tarczę, to jak gladiatorzy rzymscy, no myśmy wbiegli do hali, zamknęliśmy drzwi na drut ten, obtoczyli tą halę, wysadzili te drzwi ładunkiem wybuchowym, a później to przez te maszyny, które tam stały, tylko iskry leciały spod ich butów. No i zatrzymali się, prowadził ich Dziewulski, oczywiście słynny antyterrorysta. Odsłonił twarz, to był spocony. My żeśmy się nie... Staliśmy, po prostu staliśmy, nic więcej. Tam takie były, powiedzmy, odkówki do tych maszyn, co obrabiano, ale myśmy tutaj nie sięgali po to i wyprowadzano nas. Był taki rosyjski, znaczy mówiący bardzo kiepsko po polsku, oficer rosyjski, który sprawdzał dokumenty przy okazji. No i zabrano nas na komendę na Opaczewską, gdzie wprowadzono nas po schodach. Myśleliśmy, że zrobią ścieżkę zdrowia, to było... Czyli idzie pani w takim tunelu, policjanci stoją po bokach tego tunelu i biją panią pałą, ale nie, tym razem nie było tego, tylko nad głowami trzaskali pałami. No i później był prokurator od razu. Nawet bez dochodzenia, zgasł, bez sprawdzania. Tak, to znaczy tam dokumenty to nie, bo dowód miałem, ale od razu zbiegł, bez przesłuchania i tak dalej. Ja pamiętam taki fajny moment, kiedy jakoś zgasło światło na tej komendzie, to świeczki przynieśli. Żeby nie przerywać, tylko Tak, to było takie... No tak, bo już następny pewnie czekał w kolejce. Nie, no tam było sporo osób wziętych, więc wie pani, to ten prokurator tam no, musiał się napracować, no miał wszystko. To wie pani, to nie było pięciu osób zatrzymanych. Że dojście do prawdy jakby nie było nadrzędnym celem, tylko jeszcze raz? Dojście do prawdy nie było nadrzędnym celem prawdopodobnie. Ja myślę, nie, to raczej chodziło o układ, muszą być winni, no. Kogoś trzeba mieć. Tak, kogoś trzeba mieć, kogoś skazać. No i tak to się stało, no. No później było więzienie Rakowiecka, tam no, nie było ciekawe więzienie, bo to ten, później Łęczyca, no i przez Radom trafiliśmy do Krobyszowa. Czyli dosyć taką długą pan odbył wędrówkę. No to nie tylko ja, i myślę, moich kolegów, zresztą przypuszczam, że to była ta grupa z Warszawy ursusowska. Inne grupy też odbywały jakoś tam wędrówkę, może pojechał do Krakowa, tam w Krakowie przesłuchania, zatrzymanie i później, bo tu zwożono ludzi z takich no, strajków i tak dalej. No. No było tu prawie 200 osób tam tu było. A proszę mi powiedzieć, jak pan wspomina, bo wspomina może to nie najlepsze słowo w tej sytuacji, jak pan pamięta ten czas pobytu w więzieniu, jak to wyglądało? To różnie bywało, wie pani, to jest tak, że jeżeli chodzi o Rakowiecką, to siedziałem, końcówka może tam, miesiąc niecały, siedziałem w układzie ludzi z Solidarności, była to cela taka stajnia po starskich koniach, czyli ona była długa, wąska, czyli jak ja nie jestem szeroki, jak stanąłem między łóżkami, to musiałem się trochę tam, żeby przejść, było 12 osób w tej celi, także tak naprawdę to no, ciężko by było tam oddychać, w sensie jakby był jakiś parny czy ten. No, przedtem siedziałem z kryminalnymi. No to różnie. Kryminalni mają swój sposób obserwowania świata, swoje zachowanie. Później nas wywieźli do Łęczycy. I w Łęczycy było to jednak więzienie. My to nazywaliśmy Gruźlicze. Był to stary klasztor, gdzie mury były pół metra.
I była tam taka zasada, one się nagrzewały, jak było ciepło, gorąco. Tak, a w zimie było lodowato. Tak, a w zimie było zimno. I to było tak, że tam otwierano cele, powiedzmy, podczas dnia otwierano tam, powiedzmy, na 15 minut cele, żeby więźniowie mogli wyjść, inne zamknięte były, żeby mogły wyjść z tych cel, przejść, bo były nie do wytrzymania, wąskie okna i tak dalej. Na Trubieszów to były już takie nowoczesne bloki, to znaczy zbudowane bloki. Był jakiś, w Trubieszowie, jeżeli w Trubieszowie jak przyjechali, to były chyba to takie, jeżeli chodzi o sam komfort wyglądu tam wewnątrz, to był taki nowoczesny już jak gdyby system więzienia na tamte czasy. Powiem Dubańczycy, to już było nowoczesne budownictwo, ale też początki były bardzo ciężkie. Myśmy tu naprawdę dużo protestowali. Płaciliśmy jakąś cenę za to, na przykład budowaliśmy prawie 14 dni, karmiono nas rurą, przywiązywano tam do taboretu, do krzesła, żeby puścić tą rurę. Były inne tam formy, nie były to siłowe rozwiązania, ale protest taki, powiedzmy, bierny opór, coś takiego, jakieś łamanie regulaminu więziennego, który dla ówczesnego naczelnika był nie do wzięcia. Który był nazywany czarną rękawiczką. Podobno miał taki zwyczaj, że jak miał zły humor, to potrafił ustawić kryminalnych w szeregu i jak uderzył, to ten powinien paść. To rzeczywiście ja też tak nie wierzyłem, ale ja miałem taką sytuację z facetem, z tym naczelnikiem, kiedy myśmy tu zrobili protest i w tym więzieniu te takie blindy, czyli te szyby takie osłaniające okno, nagle podczas wielkiej burzy się rozleciały. No i dochodzenie, kto jak, to oczywiście nikt się nie przyznał, został wywieziony dzisiaj mój kolega Leszek Tarasik, bo był inżynierem fizyki, więc doszli do wniosku, że on musiał z tym mieć wspólnego, ale ja na swojej skórze przeżyłem, kiedy wezwał mnie, bo naczelnik wzywał na rozmowę i naczelnik chciał wymusić na mnie kto. Ja powiedziałem, że obiecuję tam kolorowy telewizor, żeby to oglądał. Ja powiedziałem, że nie jestem już w przedszkolu. No nie wiem, czy on miał dosyć. Wstał, wyciągnął pistolet, przyłożył mi do głowy. I mówi, taki jak ty w 53, to myśmy rozwalali. No to faktycznie. I był taki kapitan penitencjarny. I ja powiedziałem tylko, jak pan strzeli, to będzie pan musiał za parę lat postawić pomnik. I się nie odzywałem, ale chyba do końca nie był, to znaczy było jakieś ryzyko, ponieważ był przy nim taki kapitan penitencjarny i on po prostu włapał go za rękę i ściągnął mu ten pistolet do dołu. No. Czyli wyczuł, że ta sytuacja już jakby wymknęła się spod kontroli. Tak, tak, ja wie pani, po jakimś czasie tak chyba sobie pomyślałem, wie pani, że może być tak, że on Ale to ja jestem pełna, że tak powiem, podziwu dla pana samozaparcia i tego, że pan tam wytrzymał, sytuację Wie pani, ja myślę, że... Człowiek staje ze śmiercią oko w oko, w tej sytuacji to trudno inaczej powiedzieć. Ja też się nie spodziewałem, że facet wyciągnie spórwę, jak to by się spodziewał? Że nie było oczu, to wyciągnie tej spórwy. Ale jak widać po Rosjanach, to tam... No tak, widać to na porządku dziennym niektórych, prawda? Tak, tak. Wie pani, tu był taki układ, że był ogromny protest z naszej strony. Jak wzięli tu miejscowi ci strażnicy, oni chyba się Jedlowie nazywali, i wzięli więźniów do lekarza. I oni ich przykuli w tej nysce do samochodzie i słuchali kołami. Jak ich przywieźli, to wnieśli do tej celi. Za to zrobiła się taka tu zadyma, tu było około, to by jeszcze być, nas to było około 200, tam może 180, 70 osób i myśmy protestowali, ale to był prawie tydzień,
I no to było już na ostro. To już momentami była sytuacja, że tam dostała dookoła więzienia. No to, to, ale to byli tacy ludzie wtedy, ci winni. No po prostu przy... no, na pewno musieli mieć predyspozycje jakieś psychiczne, specjalne, żeby... No wie pani, należy sprawdzić ich życiorysy. Sprawdzono ich życiorysy i tam były jakieś, no ale... no po prostu to są takie, no... Jak ja opowiadam takie najgorsze momenty, no bo wiadomo, jak w więzieniu to sobie gorzej. I to były bardzo takie, no, były takie naprawdę ciężkawe chwile w tym momencie, kiedy to, no nie wiadomo było, jak tu się to, ten, no, później już po jakimś roku tego naczelnika padły decyzje, że to takiego naczelnik Sokołowski, ten pierwszy, został przeniesiony, przyszedł nowy naczelnik. I już troszeczkę zaczęło się, jak gdyby, traktowanie nas jako więźniów politycznych. No były takie sytuacje za Sokołowskiego, że rodzina, na przykład taka moja z Warszawy, jechała żona z córką i na przykład to albo odwołał widzenie, albo na przykład dostała pani no, za nieprzestrzeganie regulaminu, dostaje pani, jak gdyby, zawieszenie widzenia. No i cała podróż na darmo. Darmo, tak. A to właśnie był... wspomniał pan o żonie i o córce. Jak one znosiły to, że pan przybył? No wie pani, córka to przed chwilą tu była. Ona była malutka, więc no, płakała i tak dalej, jak to dziecko. A żona, no jak żona, co mogło zrobić? No, wie pani. Ja w moim życiu był taki moment, że jak wyszedłem z żoną w momencie 13 grudnia, jaka to niedziela była, wyszedłem pojechać zrobić zakupy, i akurat przejeżdżałem przez Ursus, a patrzę, Ursus obstawiają tam, milicja obstawia Ursus, więc mówię do niej, jedź do domu, ja zobaczę co. Wróciłem prawie po rok i 8 miesięcy. No to tak, że tak powiem, w niełatwej sytuacji pan żonę postawił. No, takie wyjście miałem po prostu, no, jak w życiu, no. A niech pan powie już właśnie w momencie, kiedy opuścił pan więzienie, pana dalsze życie, jak ta sytuacja, to że no, stał się pan wrogiem systemu, prawda, no, musimy to wprost powiedzieć, jak to wpłynęło na pana dalsze życie? Może wie pani, na pewno wpłynęło na życie prywatne, ponieważ to moje małżeństwo po 4 latach, czy 3 się jednak rozpadło. I jednak było to za duże obciążenie. Tak, za duże obciążenie. Jeżeli chodzi o moje życie, no to jeszcze ze 2-3 lata, dopóki to się nie przewróciło to w kraju, to święto narodowe, to siedziałem na dołku, jak i koledzy. Na wszelki wypadek pana zamykali. Tak, wie pani, no po prostu, na przykład święto Wojska Polskiego. 5 rano pod stoją, pod furtką, musi pani otworzyć, wyjąć dziecko z łóżka i piszą cały dom. Nie było dyskusji, no. I przy okazji każdego święta taki sam scenariusz. No, ale to jak gdyby każde takie święto, które było państwowe, było z góry wiadomo, że będzie kipisz. Oczywiście działaliśmy jakoś tam, no. Udawało nam się, z tym, że no, tu Witek Kaszuba miał tam wpadkę, ale bardzo sprytnie z tego wybrnął, bo dorwali dokument, za którego mogli mu odwiesić zawieszenie. On tutaj siedział, który sobie jeździ się. I poszli zameldować do radiowozu, że mają ten dokument. Jak przyszli spisać, to już go nie mieli. On go po prostu zjadł. Sprytnie. Zjadł go, po prostu zjadł kartkę papieru i nie było dokumentu, na podstawie którego mógłby to zrobić. To jeszcze tak podsumowując naszą rozmowę, mógłby pan powiedzieć nam te dzisiejsze spotkania, rocznica, kolejne spotkanie więźniów politycznych w Hrubieszowie, jakie mają dla pana znaczenie? To znaczy, dlaczego pan tu przyjeżdżał? To znaczy, na pewno po pierwsze jest tak, że mamy możliwość się spotkać, to raz, powspominać, a poza tym no, jakaś taka ogromna satysfakcja, że to wszystko, cośmy tu przeszli, czy w ogóle w innych więzieniach, gdzieś jednak nie poszło na marne. No, że moja córka przyjeżdża, wnuczka była zeszłym razem, czyli jak gdyby, wie pani, na tym więzieniu jest ta tablica Solidarności.
nie wiem, chyba to jest jedyne więzienie w Polsce, gdzie taka tablica wisi. Tak, wie pani, to są takie gesty, punkciki. Wydaje się, że drobne, prawda, ale tak, one mają ale znaczenie. Mają ogromne znaczenie i to wie pani, to jest za mało trochę o tym mówione. No ale wie pani, historia uczy, że nie da się jej przykryć kołdrą. Tak jest, w którymś momencie. Będzie, wyjdzie. No, kołdra się okaże za krótka i gdzieś... Prawda wyjdzie na jaw. To już przerobiliśmy. Dokładnie tak. Dziękuję panu ślicznie za rozmowę i zapraszamy do obejrzenia na naszym kanale na YouTube.